Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Witam was ja sama. Tak jak widzieliście, pomacham Łukaszowi. Czasami nas pytacie, jak to robimy, że wyczujemy ze sobą w tak małej przestrzeni, no więc już ten sekret wiele razy wam zdradzaliśmy. Czasami robimy sobie takie dni bez siebie. I dzisiaj właśnie wypada taki dzień. Łukasz został w naszym magazynie, przygotowuje wszystkie paczki do przesyłki. Na razie to robi wszystko online. Ja niestety nie jestem w stanie mu pomóc, więc postanowiłam, że ja ten dzień wykorzystam. Jadę na wycieczkę niedaleko od Suchej Beskidzkiej, troszeczkę za Żywiec. I tak, a w zeszłym tygodniu byliśmy w drukarni i widzieliśmy, jak powstaje nasza książka. Wzięliśmy też ze sobą kamerę, także w tym czasie, kiedy ja będę prowadziła, wy możecie sobie zobaczyć właśnie drukarnię. Także zostańcie z nami, ze mną. Do wydawnictwa. Do druku. Dzień dobry. Do druku, tak, drukować. Ja się prawie właściwie się troszkę rozpłakałam, jak zobaczyłam. To jest niewiarygodne, że coś, co pisałam i nad czym pracowałam tak długo, to jest w ogóle niewiarygodne, że wydałam książkę. Ale jestem już strasznie szczęśliwa. I mam takie poczucie, że mam nadzieję, że da ta książka wam coś dobrego. A ja tylko dodam, że jeden z panów w drukarni zapytał się, czy może przeczytać tą książkę przedpremierowo. A ja mówię, że oczywiście, że tak, ale musi mieć na uwadze to, że prawdopodobnie to jego życie się zmieni i że rzuci pracę i zacznie podróżować. On mówi, wiem, że już jestem świadomy, bo już ogląda nasze vlogi. Także, no kto wie, jak to będzie wyglądać. Super, cieszę się. Bardzo mili ludzie, bardzo mili, sympatyczni. Oprowadzili nas, pokazali nam, jak wygląda drukarnia. No ciekawy proces powstawania, a teraz jedziemy po kubeczki. Jedziemy dalej. Bajo. Dojechałam na miejsce, jestem w Soblówce i wybieram się na Wielką Rycerzową. Mam nadzieję, że tam dotrę, bo jest już czwarta po południu, więc jest troszkę późno. No ale trasa ma zająć mi 2 godziny na górę, więc w sumie jest czas i powinnam zdążyć. Zobaczymy. W każdym razie idę, najwyżej się wrócę i jutro jeszcze raz sobie wyruszę. Idę zielonym szlakiem i wybieram się na Rycerzową. Górę albo polanę. Bardzo potrzebuję takiego czasu, bardzo lubię. Zawsze jak mam dużo jakichś takich emocji, to czuję, że ja muszę to wszystko wychodzić. I właśnie teraz jest taki czas, także cieszę się na tą wycieczkę. No i zaraz wam pokażę piękne widoki, bo jest to naprawdę cudownie. Patrzcie, tu kwitną, o ile się nie mylę, ale jest woda i zawsze nad wodą one kwitną, przy wodzie stojącej albo jakiejś rzeczce. Takie śliczne żółte kwiaty, no i jeśli się nie mylę, to są kaczeńce. Jeśli są tu botanicy, to dajcie znać, czym to na pewno kaczeniec. Wspominałam wam o emocjach, które ostatnio są we mnie. Dotyczą głównie jakby, albo one są za sprawą naszej książki, właściwie mojej książki, jej wydania, pojawienia się na świecie. Bo tak jak wspominałam wam, ostatnio ona się drukowała. W zeszłym tygodniu byliśmy to nagrać, widzieliście? Tak dzisiaj, jeszcze wam o tym nie wspominałam, odebraliśmy pierwsze egzemplarze. Mam ją ze sobą w plecaku, także za chwilę wam pokażę. No jestem dumna, szczęśliwa i w ogóle dużo, dużo wokół tego się dzieje. Także taki czas właśnie na spacerze jest mi potrzebne. No i tyle. Dobra, koniec gadania. Teraz już obiecuję, będą tylko widoki. Patrzcie, jak tam jest pięknie. Słońce wyszło. O Jezu. Jest strasznie ciemno, więc szybko tylko wam powiem, że jestem już w wanie i padła mi bateria. Także możecie zobaczyć kilka zdjęć z tego miejsca, w którym byłam, a była to Hala Rycerzowa. Powiem wam, że nawet się zastanawiałam. Jak kiedyś byłam w wanie, to zastanawiałam się, czy wziąć aparat, czy nie. No ale pomyślałam, że wezmę, nagram vloga. I po drodze padła mi bateria, patrzę, wziąłam polarysek, ale tam już nie było baterii. Więc pomyślałam sobie, że widocznie tak miało być. No i spędziłam bardzo mile popołudnie, wieczór właściwie. Wyszłam sobie na Rycerzową, posiedziałam tam, przepiękne widoki
i trochę się bałam oczywiście idąc sama, ale było tyle fajnie, że byłam całkowicie sama. Szlaki do tej porze były praktycznie puste, spotkałam tylko dosłownie kilka osób. Co ciekawe, w drodze powrotnej też poznałam bardzo ciekawego człowieka. Mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę i to jest niesamowite, że no nie wiem, raz na czas przyciąga się po prostu takich ludzi o jakimś takim bardzo podobnym podejściu, spojrzeniu na świat. Nie umiem tego określić. No byłaby to bardzo fajna i ciekawa rozmowa. Także podróżnik, także jeśli to oglądasz, Sowku, to cię pozdrawiam. Ja mam znalazłam fajne miejsce, kemping w lesie, także mogę sobie się tutaj zatrzymać legalnie. Chyba rano wam pokażę, jak to wygląda, bo jest już dosyć ciemno. No, spróbujemy. Zobaczymy. Oj, niestety już jest bardzo ciemno. Może uda się chociaż wana wam pokazać. Także jutro rano wam pokażę to miejsce, bo jest ciemno i zimno. Ja muszę jeszcze posiedzieć łóżko, wrzucić zdjęcie na Instagrama i tyle. A jutro obiecuję, że zabiorę was na wycieczkę. Witajcie w kolejnym dniu. Przepraszam, muszę przetrzeć obiektyw. Torki. Noc już za mną, najtrudniejsza część takich samotnych wypraw. Powiem wam, że oczywiście budziłam się kilka razy, miałam parę razy taką schizę, że ktoś mnie napadnie. Oczywiście zupełnie niepotrzebnie, bo nikt się tutaj nie kręcił w nocy, nikt tutaj nie przyjeżdżał. No i za każdym razem, kiedy myślałam sobie, że ktoś mnie napadnie, uświadamiałam sobie równocześnie, że nie mogę jakby męczyć się takimi myślami, nie mogę się im poddawać. I oczywiście nikt mnie nie niepokoił, nikt tutaj nie przyjeżdżał. Noc była spokojna, ja się powiedzmy, że wyspałam. Natomiast czuję dalej zmęczenie, bolą mnie nogi i tak dalej, ale jest to dobre zmęczenie. A wczoraj, jak wróciłam z tej wycieczki, padłam jak głaz i zapomniałam wam w ogóle pokazać efektu naszej pracy, czyli mojej książki. Tak jak wspomniałam, ona już jest wydrukowana i tak ona wygląda. Taką ma grubość. I taki jest środeczek. Jak zobaczycie, tam są zdjęcia. Jest troszkę tekstu, trochę zdjęć. Tak wygląda pierwsza strona. I jest to takie dla mnie, z jednej strony jestem mega szczęśliwa, z drugiej strony mam czasami wrażenie, że to się jakby dzieje poza mną. Ciężko mi uwierzyć, że to moja książka. A z trzeciej strony jestem pod takim wielkim wow, zdziwieniem, szacunkiem, nie wiem jak to ująć, takie... Bo no to się wydarzyło dokładnie to, co czytałam. Właśnie kiedyś opowiadałam o książce Droga Artysty i tam właśnie autorka pisze o tym, żeby poddać się życiu jakby poniekąd, tak to rozumiem. No i my wyruszyliśmy w podróż i efektem podróży jest właśnie ta książka. Ja zawsze marzyłam o tym, żeby coś stworzyć. Nigdy nie wiedziałam do końca, co to będzie, ale zawsze czułam w sobie takie coś, że jestem w stanie coś stworzyć. Mam w sobie takiego małego, powiedzmy, artystę. No i dzisiaj, kiedy mam tą książkę w dłoni, jestem po prostu mega szczęśliwa i zarazem mega taka wdzięczna naszej drodze, mojemu aniołowi stróżowi, przewodnikowi i temu, jak życie mnie prowadzi i daje mi właśnie takie po raz kolejny do zrozumienia, że warto się dać prowadzić temu życiu i ufać mu iść właśnie za tym, co podpowiada serce. Dobra, dość tych mądrości. Pokażę wam, jak tutaj jest pięknie. Jestem w super miejscóweczce. Zaczyna się fajny dzień, miał być zimno, ale widzę, że słońce wychodzi. Muszę chyba lekko się przebrać. No i ruszam jeszcze na jedną wycieczkę i dzisiaj zabiorę baterię, także zobaczycie piękne widoki. Jeszcze jedna uwaga. Zapomniałam wam powiedzieć, że dzisiaj, kiedy to oglądacie, czyli w sobotę, jest ostatnia szansa, żeby kupić tą książkę przed sprzedażą. Właściwie dzisiaj i w niedzielę. Ten weekend to ostatnie dni przed sprzedaży i to jest ostatnia szansa, żeby mieć taką książkę z naszymi podpisami. Potem będzie taka możliwość tylko wtedy, kiedy się spotkamy, ale wiecie, że kurczę, nie wiem. Nie wiem, czy będzie taka możliwość w tym roku, bo no na razie jest dalej oficjalny zakaz takich większych grupowych spotkań, więc nie wiem, czy to się uda. Także zachęcam was serdecznie, jeśli macie ochotę na tą książkę. Zbliża się też Dzień Dziecka i Dzień Mamy też się zbliża. Także jeśli macie ochotę na taką książkę albo żeby ją dać komuś w prezencie, no to właśnie ten weekend jest dobrym momentem, żeby ją kupić. Ta książka zacznie do was przychodzić około 28 maja i to będzie również oficjalny dzień premiery. I w tym dniu wieczorem o 19 robimy live'a z wami, robimy imprezkę premierową, także zaopatrzcie się w szampana albo w jakieś napoje gazowane, w coś słodkiego do jedzenia. No i poczytamy, trochę pogadamy o tej książce, trochę wam poczytamy, trochę powspominamy, bo 28 maja to jest druga rocznica wyruszenia w naszą podróż, co jest dla mnie w ogóle no, wielkim wydarzeniem. I to tyle, tyle informacji. Także pamiętajcie, przedsprzedaż kończy się już jutro w niedzielę, a 28 maja, 19 wieczorem widzimy się na live'ie na YouTubie na imprezie.
miejsce na ognisko, także spokojnie można sobie je tutaj rozpalić. Jest ich nawet więcej i to jest jedno z nielicznych miejsc gdzieś w okolicy, gdzie można je palić, ponieważ w lasach, wiadomo, nie można. Dużo ławeczek. No i wiatka. Super, wszystko jest piękne i czyste. A tu zobaczcie, nawet są pienki przygotowane. Podejrzewam, że one są właśnie przygotowane na ognisko. A tu jeszcze jedno miejsce ogniskowe, już z siedzeniem. Świetne. Pięknie. Jeszcze jedno pytanie. Widzicie to drzewo? Takie ma fajne, spisające gałęzie. Powiedzcie mi, co to jest? Czy to jest sosna? Jest ich tutaj mnóstwo, właśnie tutaj w tym rejonie gór po prostu. Dotarłam na miejsce, jestem w Zlatnej, przepiękna nazwa. Po drodze mijałam drogowskaz na kolejne pole biwakowe i na mapie widziałam, że ono jest bezpośrednio nad rzeką, troszeczkę bardziej oddalone od wody, więc myślę, że tutaj nawet może być spokojniej. Natomiast go nie widziałam, ale jest, także informacja dla Was. Jestem na parkingu, no i ruszam dzisiaj na Krawców Wierch. Kiedyś już tam byłam ze studiów. Cieszę się, że odwiedzę te kąty, bo pamiętam, że byłam zachwycona tym miejscem, szczególnie schroniskiem, do którego pewnie dzisiaj nie wejdę, pewnie będzie zamknięte, ale klimat tam jest niesamowity i Krawców Wierch, a obok jest hala Krawcula bodajże i te nazwy po prostu są przepiękne. Dobra, jestem tu i wybieram się tutaj, czyli muszę znaleźć niebieski szlak. A tu jest parking, czyli jest gdzieś tu. Jest tutaj. Super. Na szczęście się obróciłam. I jednak mam iść tamtędy. Także wracam. Kąsić. Normalnie biegła za mną jedna, ale wygrałam tę potyczkę, wystraszyłam ją. Co za gęsi. Tam za mną stoi samochód. Nie wiem, czy zobaczycie, jest tam też taki pan. Tam jest źródełko, napełnia sobie butle. Ja mam pełną, także nie muszę się zatrzymywać. Pan, który czerpał wodę, powiedział, że będę szła ostrym podejściem i coś mi się wydaje, że właśnie ona się zaczyna. Thank you.
dotarłam do schroniska. Matko. Mam już widać dach. Chowam się pod wiatą, bo wieje straszny wiatr, a chcę wam jeszcze powiedzieć krótko dwa słowa. Jestem na Krawców Wierchu, czyli na hali Krawculi i tutaj znajduje się niesamowite schronisko, w którym ja już kiedyś byłam. Było to, nie chcę liczyć, ile lat temu. Byłam na rajdzie ze studentami krakowskiego AWF-u, rajdzie PTTK, no i łaziliśmy sobie właśnie po górach i wzniesieniach Beskidu Żywieckiego i tutaj zakończyliśmy nasz rajd. O 10 w nocy zgasło światło, o 10 zapłonęły świece, wyciągnęliśmy gitarę, były śpiewy, rozmowy do późna w nocy, niesamowite gwiazdy, praktycznie na wyciągnięcie ręki. Coś pięknego. Jestem przeszczęśliwa, że tu się wybrałam i tym bardziej, że to jest tak blisko Suchej Beskidzkiej, tylko godzina drogi, także myślę, że jeszcze nie raz tutaj wpadnę. I wam też gorąco polecam, jeśli nie macie pomysłu na weekend, a chcecie się gdzieś wybrać czy kamperkiem, czy nawet bez kamperka, no to myślę, że Beskid Żywiecki jest świetnym po prostu pomysłem. Ja jestem przynajmniej zachwycona tymi terenami, a także przygotowaniem właśnie dla turystów. To tyle. Wschodzę w dół. Jeśli trafię jeszcze na jakieś ładne obrazki, to wam je pokażę. Jeśli nie, no to zobaczymy się jeszcze na chwilę w samochodzie. Dotarłam na miejsce. Jestem w kamperku. Idę przyłączyć lodówkę i wracam do Suchej. Dzięki serdeczne, że byliście z nami ze mną, właściwie w tym odcinku. No i do zobaczenia wkrótce. Cześć!